Punktualnie o 14:46 lokalnego czasu Japonia znów zamarła. Minutą ciszy uczczono pamięć ofiar tsunami. Nie mogę uwierzyć, że to już minął rok. Zastanawiam się, co przez ten czas zrobili politycy. Chciałbym, żeby ci, co odeszli, spoczywali w pokoju i żebyśmy my wyciągnęli lekcje z tej ogromnej katastrofy. Hołd ofiarom złożyli zwykli Japończycy i najwyższe władze. Nie możemy nigdy zapomnieć o tej strasznej tragedii. Pamięć o niej musimy przekazywać naszym potomkom. Minął rok od największej katastrofy w Japonii, ale wciąż niepojęty jest ból tych, którzy przeżyli, i rozpacz rodzin, które straciły swoich bliskich. 11 marca 2011 roku. Tego dnia Japonia nie zapomni nigdy. Stałam w zasadzie boso, kiedy moja koleżanka krzyczała przez megafon, żeby się ewakuować. Gdyby nie ona, uratowała mnie. Zginęło lub zaginęło ponad 20 tysięcy osób. Blisko 5 tysięcy wciąż nie znaleziono. Mój brat był dobrym człowiekiem. Mam nadzieję, że wróci do nas. Nie wiem nawet, gdzie jest jego ciało. Ale szukać nie przestają. Nie zakończymy poszukiwań ciał, dopóki istnieć będzie choć niewielka szansa na ich odnalezienie. Trzęsienie ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera było najpotężniejszym w historii tego kraju i jednym z 5 najsilniejszych w historii świata. Na wstrząsy, nawet tak silne, Japonia była przygotowana. Jak dobrze, przekonaliśmy się na własnej skórze. Po trzęsieniu z 11 marca wystąpiło jeszcze kilka silnych wstrząsów wtórnych. O sile 6,3 stopnia w skali Richtera. Byliśmy akurat w hotelu na 13 piętrze. Usłyszeliśmy komunikat, by usiąść na środku pokoju, nie ruszać się i spokojnie przeczekać, ale zdecydowaliśmy się zbiec po schodach z 13 piętra, zostawiając wszystkie rzeczy w pokoju hotelowym. Po trzęsieniu ziemi przyszła potężna 10-metrowa fala tsunami. Na to już nikt nie był przygotowany. Fale wdarły się 10 kilometrów w głąb lądu. Nie możemy wrócić do naszego domu. Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy mogli. Bo to wciąż teren skażony. Fale zniszczyły 3 działające wówczas reaktory elektrowni Fukushima. Ewakuowano blisko 400 tysięcy osób z tamtego regionu. Teraz mieszkają w takich tymczasowych osiedlach. Nawet dziś w odległości 30 km promieniowanie 5-krotnie przekracza dopuszczalne normy. Oczyszczenie powietrza i gleby zajmie setki lat. Bardzo chcielibyśmy, żeby nie było promieniowania, ale to niemożliwe. Wtedy chęć pomocy Japonii zgłosiło wiele państw, wśród nich Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Dziś też o nich pamiętają. W Nowym Jorku, Paryżu, a także w Warszawie. Yuko Kawai, japońska pianistka, dziś u nas gra specjalnie dla ofiar katastrofy i dla Polaków, którzy pomagali jej rodakom. Nasze serce chciałbym przekazać do Japonii. Oczywiście gdzieś dla publiczności. Pieniądze zebrane podczas koncertu zostaną przekazane na pomoc ofiarom kataklizmu. Marta Budzyńska, Panorama.